Mamy jabłko zapakowane w papier. Ten papier pokazuje nam, jak duża jest powierzchnia pęcherzyka płucnego, do której dociera z jednej strony krew, a z drugiej strony wdychane powietrze. Gdybyśmy rozwinęli papier, to jest powierzchnia, w której wymienia się swoimi składnikami powietrze z krwią. Czy widzieliście kiedyś kort tenisowy? Tak. Wiecie, jaki jest duży? Tak. Gdyby przeliczyć powierzchnię wszystkich pęcherzyków, które mamy w płucach, na powierzchnię wymiany między wdychanym powietrzem a naszą krwią, to miałaby wielkość kortu tenisowego. Bardzo dużo, prawda? To tyle. A spójrzcie, co mamy tutaj. Mamy marchewkę. Z jakim kolorem włosów kojarzy Wam się marchewka? Rudym. Najpiękniejszym, prawda? Rudy kolor włosów. Spróbujemy tę marchewkę przekroić, żeby pomyśleć sobie, jak wygląda przekrój przez włos. Tak jest, przekrojona. No i musiałem wybrać coś, co będzie udawało drobinki pyłu zawieszone w smogu, o którym się uczymy. Wybrałem taką przyprawę, nazywa się czarnuszka. Wysypujemy sobie ją. Bardzo proszę. Czarna jest, dlatego się nazywa czarnuszka. I mamy marchewkę, czyli przekrojony rudy włos. Prawda? Proszę bardzo, zamocz ją w tej... Tak jest. Popatrzcie. Sprawdzałem to już wcześniej. Do tego naszego rudego włosa, czyli marchewki, przykleja się ze 30 takich drobinek. Takich maleńkich pyłków. Popatrzcie, jakie one są naprawdę małe. O ile mniejszy jest włos niż nasza marchewka. Takie maleńkie pyłki, które przykleiły się do tej marchewki, to jest sposób, żeby zobaczyć, jak niewielkie są te drobinki. Jeśli weźmiecie do ręki drobinki i naszą powierzchnię płuc, która jest wielkości kortu tenisowego, i wszystko to połączymy razem, to mamy niesamowite obrazy tego, jak maleńkie drobinki smogu wpadają do naszych płuc na jaki ogromny obszar i ile wszystkich niedobrych rzeczy, które w tych smogowych drobinkach się znajdują, wpada do naszego płuca. Dzięki temu, a właściwie przez to, gorzej oddychamy, gorzej myślimy, mamy gorszą odporność, chorujemy na te wszystkie choroby, o których rozmawialiście z panią doktor pulmonolog, z doktorem kardiologiem, ze mną. Chorujemy na te wszystkie niedobre i niebezpieczne choroby, o których mówimy, nowotwory. No i wreszcie, to co dla mnie najważniejsze, chorują i źle rozwijają się dzieci mieszkające w brzuchu mamy. Czy to pokazało Wam skalę i problem tego okrutnego smogu? Tak. Świetnie. Cieszę się i bardzo dziękuję. Dzięki.